Dzień dobry, kochani! Dzień dobry! Dobry wieczór! Jestem właśnie u rodziców, jest środa i stwierdziłam, że zacznę nie weekendowy vlog, ale taki wyjazdowy vlog. Ja dzisiaj po pracy wsiadłam w taksówkę i przyleciałam tutaj, żeby położyć Matyldę spać u rodziców, bo ja z Johnem we dwójkę tylko wylatujemy do Kopenhagi. No i stwierdziłam, że wezmę was ze sobą i boję się, powiem szczerze, że tak długo Matyldę zostawić, nie z rodzicami, po prostu dzisiaj jak pomyślałam, że ją jakby zobaczę przez 3 dni, prawie 4, to po prostu ryczałam, a zaczęłam płakać w pracy. Było to w środku spotkania, it was kind of weird, ale it's okay, nikt nie widział, bo miałam kamerę wyłączoną i tak mi łezka poszła, dlatego chciałam dzisiaj położyć Matyldę. No, ale takie życie też muszę nauczyć się bez niej trochę żyć. No, nie muszę. Nie, no muszę, muszę. Dobra, no i teraz siedzę z rodzicami, piję sobie kieliszek winka i zaraz pędzę do domu się spakować, bo jeszcze się nie spakowałam. W ogóle, nawet nie pomyślałam, co ze sobą zabrać. No kochani, ja już wróciłam do domku, John jest i... John jest? Jest? Co robić, John? Siedzi i co ogląda? Przyjaciele. Jak to zwykle w moim mieszkaniu, w naszym mieszkaniu, w moim. No, ja już się napiłam kieliszek winka, to mam taki wesoły humorek. Chciałam wam pokazać paczkę, którą dostałam. Zamówiłam od Chiquela. Powiem wam szczerze, że oni się ze mną kontaktowali, bo otwierają jakby się na polski rynek i się spytali, czy chcę wypróbować tam kilka rzeczy od nich zamówić i przekazać wam, jak ten cały proces był i jak jakościowo wychodzą i tak dalej. To jest szwedzka firma, co pamiętam, i stwierdziłam, że dobra, zamówię. Powiem wam szczerze, że bardzo często firmy, szczególnie chińskie, się ze mną kontaktują i szczególnie mówię nie dziękuję, że nie chcę aż tyle takich rzeczy pokazywać na moim kanale, a tutaj mi trochę zaimponowali. Cenowo to wy zdecydujecie, czy cenowo wam pasuje, czy nie. Różnie bywało na stronie. Ja sobie zamówiłam sweter taki, myślałam, że będzie bardziej żółty, ale tutaj jest taki trochę bardziej brązowy niż chciałam. Myślałam, że będzie taki bardziej musztardowy. To zamówiłam sobie właśnie ten sweterek taki na jesień. Sukienkę taką żółtą w kwiaty. Myślałam o Tajlandii. Sukienkę w kropki, białą w kropki, bo no, jeszcze nic nie mam w kropki, bardzo chciałam. Plus taką różową, taką różową bluzkę na rękawy. I wzięłam rozmiarówki na to L-kę. Zaraz wam przymierzę i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. No i pierwsza sukienka to trochę taki nie wypał, nawet przód jest spoko, materiał naprawdę spoko. Nie podoba mi się te rękawy, nie podobają mi się i ten przód jest taki, nie wiem, może nie na moje ciało. No, nie jestem zadowolona z tej pierwszej sukienki, ale jeśli chodzi o szycie i tak dalej, to całkiem spoko, po prostu nie dla mnie. I ta sukienka też, dół, całkiem spoko, bardzo mi się podobają właśnie te guziczki. Jest fajnie, bo tutaj jest jakby dodatkowy taki materiał, ale góra... Tu znowu i bardzo niski dekolt, taki niski, że nie czuję się komfortowo. I tutaj też jest tak ciasno i to jest rozmiar 38. I myślę, że z 40 to byłby tutaj na brzuchu trochę luźniej, tutaj ta górna część, ale tutaj na górze nie wiem, jakie luźne. To znowu za bardzo ta sukienka nie pasuje. Chyba ostatni raz firma kiedykolwiek mi coś wyśle. Bo powiem wam szczerze, że to jest jedyna rzecz, co sobie zatrzymam i będę nosić, ale gryzie.
żeby nie było, tu jest taki materiał, że gryzie, aż tak nie jest źle. A zimą myślę, że będzie super, jest bardzo taki cieplutki, bardzo mi się ten sweter podoba. Tego koloru tak nie widać przez kamerę, ale naprawdę kolor spoko. Myślę, że na jesień idealnie. A resztę rzeczy to dla mnie, nie dla mnie, rozmiarówka dla mnie bardzo dziwne, bardzo nisko. Ta koszulka była jakby poza moim pasem. Nie wiem, nie lubię przymierzać rzeczy, że czuję się jak jakiś słoń i właśnie po tych rzeczach się nie najlepiej czuję, ale dobra. Ten sweterek naprawdę spoko, to jak szukacie takiego sweterka, to mogę polecić z czystym sumieniem. Resztę rzeczy tak trochę, no, kochani, nie chcę was straszyć, sobie nałożyłam maseczkę, a ja już jestem spakowana tutaj. Bardzo się cieszę, bo stwierdziłam, dostałam kilka miesięcy temu taką paczkę z Eveline Cosmetics i chciałam spróbować tam różnej od nich kosmetyki i wybiorę ze sobą, żeby spróbować, a co? Tutaj mam oczywiście dwa razy więcej ciuchów niż potrzebuję, sukienusie, spodnie i tak dalej, zobaczymy czy mi jak to pójdzie. Jeśli chodzi o buty, to biorę sobie moje Converse, tylko dwie pary butów. Converse, jutro do samolotu biorę takie botki. Kupiłam te botki w tamtym roku, po prostu były drogie, bo to jest skóra i tak dalej, ale po prostu najlepsza inwestycja ever. Uwielbiam te botki, naprawdę super, super, super. No i popatrzcie, co mój mąż robi. Oprócz tego, że mamy straszny bałagan, proszę na to nie zwracać uwagi. Co ty robisz? Odpoczywam. A spakowałeś się? Nie. Mhm. O której musimy jutro wstać? Bardzo wcześnie. No właśnie, pakuj się. No kochani, już idę się umyć. Jutro rano musimy wstać tak przed czwartą. Nie, chyba o czwartej. Pół do piątej wyjedziemy z domu. Będziemy na lotnisku przed piątą, a mamy wylot o 6 rano. Nie wiem, jeszcze z Johnem pogadam, o której musimy dokładnie wyjść. A jak się świeci po tej maseczce. Fajna ta maseczka, była taka z Sephory różowa. Czuję się, że mam taką orzeźwioną, fajną skórę. No i co? Dobranoc, do jutra. Dzień dobry, kochani, jest 4 rano. My się szybciu... O, kamera też nie chce operować, bo jest za wcześnie. My się szybciutko przygotowujemy. Myślę, że już prawie jesteśmy gotowi. Ja sobie makijaż po prostu nałożę za minutkę. No a śmigamy, już tutaj są resztę bagaży. No. Cieszę się! O, mega się cieszę! No i punkt... Did you take the tickets? Mhm. You have them? Mhm. Dobra, punkt... 4.03. Nie, 4.30. Jak jest wcześnie. Jesteśmy w windzie i wychodzimy do taksówki. Chcecie siedzieć? Tak wygląda mój outfit dzisiejszy. No, John się ze mnie śmieje. Jestem mega podekscytowana. Bardzo się boję. Muszę wam powiedzieć, moja najukochańsza koleżanka z Kanady, Ania z czwórki, urodziła dzidzie kilka dzień temu w sumie. Emilka, bardzo serdecznie pozdrawiamy Anię i Emilię. Już mogę doczekać się, żeby ją zobaczyć i uściskać. O. No już jesteśmy na lotnisku. Tyle ludzi dzisiaj, co nie? Yes. John? It's crazy. Pierwszy raz tak widzę, że jest aż tyle ludzi. No, ale jesteśmy na czasie. Trochę się bałam. W jednym momencie się pytałam Johna, czy przepchniemy wszystkich po drodze i tak dalej. Ale nie było takiej potrzeby. Chyba nawet będę miała czas się pomalować. Samolocik. Tiny, tiny. Jesteśmy w samolocie, co się patrzysz, patrzysz.
czy ludzie są na nas patrzą? Nie, to są puste miejsca. A, jest bardzo dużo pustych miejsc i popatrzcie, dostaliśmy te siedzenia. Ile miejsca na nogi. Dostaliśmy te siedzenia, ten emergency exit rows. Są naprawdę, mamy tyle miejsca, luksus jakiś dzisiaj, nie? Kupujemy sobie bilety na pociąg, żeby dojechać do tam centralnej stacji, gdzie obok mamy hotel. Do you want to use my card? Okay. Już wsiedliśmy, a ja dzwonię. Halo. Hi mom. Jak tam? Jak spała? Tak wygląda ich dworzec centralny, ale naprawdę super. Takie fajne sklepiki tutaj. Z zewnątrz niektóre elementy są z drewna i to naprawdę super wygląda. John się śmiał, że tak jak Sherlock Holmes mu to przypomina. Przechodzimy, co widzimy? Cały świat! A najciekawsze to jest tutaj, w tym właśnie dzieciaki chodzili boso. Ja z żonem w kurtkach i w swetrach. A oni sobie chodzili boso. No big deal. Ale super to wygląda. To jest taki dmuchany jakby cały świat. Nie wiemy za bardzo co to jest, ale bardzo takie ciekawe. Przechodzimy przez taką ulicę, gdzie jest mnóstwo i knajpeczek. I restauracji, i po prostu takie designerskie sklepy. Naprawdę w każdym okienku jest taka mała radość patrzeć się na przykład na takie talerzyki z takim bardzo prostym, ale takim bardzo ciekawym designem. I naprawdę w każdym okienku jest takie mały prezent dla oczu, można tak powiedzieć po polsku, do you think? A feast for your eyes, po angielsku się tak mówi. It's not a present. Feast? Bankiet. Bankiet? Bankiet dla oczu. No jesteśmy na skrzyżowaniu, gdzie nas nie stać na nic. Na przykład Prada, Louis Vuitton. Tego sklepu nawet nie znam. No ale cóż, ładnie tu jest. Fajna kafejka. Naprawdę pięknie. No się zatrzymaliśmy w takiej kafejce na taki wcześniejszy lunch. Zjedliśmy sobie taką pizzę, naprawdę super wygląda. Wegetariańską. I taką bagietkę z awokado i z kurczaczkiem. Herbatkę i kawkę. I to w sumie, jesteśmy w centrum, kosztowało nas 172 koron. Jest ile? 80-90 zł. No, to nie najtaniej, ale no, spodziewaliśmy się, że będzie tutaj. Do takiego okrągłego, do tego. Tak to wygląda z zewnątrz, zaraz wam nagram, oczywiście nie nagrałam jeszcze. I trzeba wchodzić i to jest fajne, bo w całym budynku nie ma schodów, tylko się wchodzi. A cały budynek tak wygląda z środku. O, też jest jakby attached. Połączone z kościołem takim. Pięknie tutaj jest. Robią chyba coś, czyszczą. Ale bardzo ładny kościół.
wieża z zewnątrz. Byliśmy na samej górze. Znaleźliśmy tutaj taki piękny, nie wiem jak to nazwać, podobno do naszych koszyków. Taki market, ale też można tutaj kupić jedzenie i zjeść na miejscu lub wziąć ze sobą. To nie koszyki, bo też tutaj taka hala mirowska, ale taka, nie wiem, bardziej do piszczona, do pieszczona. No i tutaj jest, i to jest naprawdę super, wygląda, są owoce z całego świata, naprawdę tutaj pięknie. Tutaj to nie winko, tylko ocet i oliwa. Pięknie. Czekoladki, są owoce. Na przykład to jest jackfruit, to jedliśmy w Tajlandii, ale nam nie smakował, pamiętasz? Kinda. No. Bataty, różne tam banany, super. No i takie kanapki, to rozumiem. Bardzo mało chleba. A bo patrzcie, to jest... To na przykład jest z krewetkami, z awokado. Różne tutaj ten, ale naprawdę mega wyglądają, super. Z Johnem się śmiejemy, że w takim pięknym parku tutaj dzieciaki mają WF. W szkole obok, nie wiem. Ale po prostu zielono. Już widać, że niektóre liście zaczynają spadać. Naprawdę czuć jesień. Pięknie tutaj jest. Teraz idziemy do takiego miasteczka w Kopenhagen, się nazywa jak? Christiana? Christiana. Chyba dobrze mówimy. Jest tam, tak? W takich okolicach tamtejszych. Ale stwierdziliśmy z Johnem, że zupełnie byśmy mogli mieszkać w tym budynku, co nie? No. No i to jest właśnie ta miejscowość bez rządu. No i kochani, myślałam, że tutaj policji nie wolno, ale ewidentnie coś się tutaj stało, bo jest policja i nawet nas nagrywała. Ale po prawej stronie, tylko... A po prawej stronie ludzie sobie siedzą, piją piwko, palą nie papierosy. No i w środku miasta sobie idziemy spokojnie. Taka piękna ścieżka. Ciekawe dzieło sztuki. I to jakby długie takie wyjście, przechodzi się przez tą bramę. My już wychodzimy. Kochani, jakby wam to powiedzieć. Jak w środku byliśmy, to była policja i teraz właśnie widzieliśmy, jak policja wychodzi z kimś, nie wiemy z kim, ale bardzo nie ciekawie, nie z Johnem, John został, John jest spokojnie, ale bardzo taka ciekawa akcja, nikt nie krzyczał, nic się nie działo, tylko wyszli, znaleźli kogoś i wyszli, no. No sobie wzięliśmy na spółę Gasoline Grill, podobno najlepsze burgery w Kopenhagen, to wzięliśmy. I po jednym i na spółkę wzięliśmy milkshake'a. Milkshake dobry, już sprawdzony. A burger, teraz czekamy na Johna. Pierwszy gryz. Anticipation. hurry up, the vlog's gonna be too long. And? Dobry. Two thumbs up. No, ja myślę, że jest ciut słone. Ale bułka mega, po prostu i ser i to wszystko naprawdę bardzo dobrze wysmażone. Pycha, naprawdę pycha.
i te dwa burgery i ten milkshake kosztował 190 koron. Wróciliśmy do pokoju. O, nie pokazywałam wam hotel. Oj, mamy bardzo duży tutaj bałagan, ale dobra, wam pokażę. Pokoik jest malusieńki, ale więcej nam nie potrzeba. Tutaj jest jakby wyjście. Tu jest łóżko. O, tu jest łóżko. Miejsce na bagaż. Kilka wieszaków. Telewizor też jest. A i tutaj taka maciubka łazienka. Prysznic, kibelek i nasz bałagan. No i dosłownie 2-3 kroki już łóżko i okno. Ale to był jeden z tańszych opcji, dlatego wybraliśmy. Mam nadzieję, że nie przeszkadza wam, jak mówię o kosztach, bo po prostu dużo osób, jak podróżujemy, to potem się pyta, czy drogo było, czy tanio, czy ten. Dlatego wam opowiadam właśnie, a to kosztowało tyle i tak dalej. Żebyście też wiedzieli, jakie tutaj są koszty. Aha, super, rozmawiam z wami i mam tutaj całe czarne. Rozmazałam się, dobra. Dobra, kochani, to był taki nasz pierwszy dzień w Kopenhagen, takie przygotowania. Mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał. Jak tak, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam was do zasubskrybowania poniżej. No jak zawsze, Matylda i ja i... Zmęczony John. Zmęczony John. Życzymy wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!